13 sierpnia Wieko Trówły zostało zamknięte. Tym samym zakończyła się 22. edycja ważnego dla regionu święta pod nazwą Skarby z Cieszyńskiej Trówły. Jedną z tegorocznych nowości była zmiana daty z wrześniowej na sierpniową, co okazało się strzałem w dziesiątkę, bo pogoda dopisała. Cieszymy się, pogoda dopisała, zamówiona, zmiana terminu była trafiona, także jest super. Są też imprezy towarzyszące, między innymi nasza kampania promocyjno-informacyjna dotycząca zielonego sąsiedztwa w ramach programu projektu Cieszyń Miasto Samowystarczalne i kontynuujemy naszą współpracę z Cieszyńskim Szlakiem Wina, także 22. edycja Skarbów z Cieszyńskiej Trówły to także drugie cieszyńskie winobranie. Na zakończenie 22. edycji Skarbów z Cieszyńskiej Trówły zagrała kapela Beskidzcy Zbóje. Beskidzcy Zbóje to taki skarb Cieszyńskiej Trówły. No tak się okazuje, bo już w zeszłym roku żeśmy występowali, dzisiaj występujemy. No i ogólnie w tym roku, w sierpniu jakoś tak na tym naszym Śląsku Cieszyńskim mamy tyle okazji, bo w zeszłym tygodniu w Puńcowie, wczoraj w Wiśle na Skolnitym, dzisiaj właśnie tutaj, no a za dwa tygodnie w gminie Dębowiec na Dożynkach Powiatowych. No to pięknie, czyli co? Czyli rozkręcacie się z tymi imprezami plenerowymi? Znaczy my mamy imprez plenerowych bardzo dużo w całym kraju, ale jakoś tak ten nasz Śląsk Cieszyński, no często nie do końca nas tak zaprasza wszędzie, jakbyśmy chcieli, bo jakby dla mnie przede wszystkim jest bardzo ważne, żeby tutaj na tej naszej małej ojczyźnie występować i tu się pokazywać. No ale fajnie, że w tym roku udało się to odczarować i mieliśmy już, bo w Wiśle też żeśmy już występowali kilka razy i jeszcze we wrześniu mamy, także naprawdę trzeba się bardzo cieszyć, że tego tyle jest. No właśnie, ale tak przybliżcie naszym widzom, co wy gracie, jaka to muzyka, w jakim kierunku wy idziecie? Generalnie to, co gramy, jest zgodne z tym, co jest naszym znakiem, czy naszym logo, czyli naszą rozetą, bo po jednej stronie naszej rozety mamy tradycję, a po drugiej stronie mamy nowoczesność. No i generalnie tak też staramy się to wszystko robić, żeby było trochę tradycyjnie, trochę nowocześnie, żeby po prostu dla wszystkich było dobrze, żeby słuchacz młodszy, słuchacz starszy i ten jeszcze starszy też się z nami pobawił, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni. Ważnym punktem programu jest co roku jarmark rzemiosła tradycyjnego. Co tu pani dzisiaj fajnego ma? Co mam? Aniołki, bombki, łapacze snów, serwety, no takie różne rzeczy. Róże ze wstążki, anioły. To taka czasochłonna praca, prawda? Dużo pracy, ale kocham to robić, więc rano przy kawie szydełkuję. Na moim stoisku jest ręcznie robiona ceramika, którą wykonujemy sami, rodzinnie, w naszej pracowni. Nie ma w zasadzie dwóch jednakowych rzeczy, może za wyjątkiem kompletów. Jeżeli są komplety, to wtedy się powtarzają. A tak, to jest wszystko pojedyncze sztuki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.